Na pewno nie będę jechał drogą, nie? Zapomnijcie. Zjazd w stylu ćwira, beczes! No, elegancko. Uwielbiam początki filmików, które zaczynają się z Trevorem. To jest GTA 5, proszę państwa. To Trevor w ujebanym dresie, ale jaką piękną klatą i pięknym wyrazem twarzy. Tak, mamy u niego jedną misję, pozostałe misje mamy u Franklina, więc zrobimy tą jedną misję teraz z Trevorem, a później skoczymy sobie na spokojnie do... Ej, nie, chwila. Czy maile muszę ogarnąć? No, Glenn's Colville. Nie ukrywam, że zawiodłam się, słysząc, że pozbyłeś się mojego ściganego zamiast przyprowadzić go do mnie. Sądzisz, że tym razem powstrzymasz się przed samodzielnym wymierzeniem sprawiedliwości? Następny gość należy do najgorszego rodzaju kryminalistów, jaki istnieje. To bankier. Po wideoklipach, jakie zamieszcza w sieci, widać, że ma się też za uzależnionego adrenaliny internetowego celebrytę. Posadzenie go za kratkami będzie czystą przyjemnością. Glenn's Colville. Ostatnie miejsce to jakaś góra najwyższa chyba, tak? Okej. To zrobimy to w takim razie i od razu przerzucimy się na Franklina. No ładnie tutaj. Pokażcie, jak sobie zaznaczyłem na mapce tą kolejkę, żeby nie wjechać na górę, no to zaznaczyłem nie ten koniec kolejki, który chciałem. W dodatku po drodze straciłem auto i połowę drogi w... Wspinaczkę odwalam pieszo ogólnie, nie? Więc jej. Zaraz będziemy na stacji. Jestem przekonany na 200%, że gdzieś tutaj będzie spadochron, nie? Po prostu musi być. Czy to jest już szczyt? Czy ja dotarłem na szczyt? O, mogę sobie spojrzeć. Okej. No fajnie. Szamolet. Ar, fajne. Bardzo, bardzo, bardzo spoko. Tak. Tylko, no. Gdzie jest ten chłop? I jak mam mu się dobrać? Bo tego nie chciałbym zabijać akurat, nie? Jego wolałbym wziąć... żywcem. Tak po prostu. Jest spadochron! No i elegancko. Fragment listu? Jaki fragment listu? O, nieważne. Gdzie jest ten chłop? Wagonikiem przyjedzie? Nie wiadomo, może. No tu nikogo nie ma. Wagonik ktoś jest? Ni cholery, pusty. Dobra, to idę go szukać. Może gdzieś po drugiej stronie stoi. Hello! Panie bankier! Ja nie schodzę już, nie? Jak coś, więc musisz być gdzieś tutaj, ziomek. Gdzie on jest? Old Man's Crack? Nice. Gdzie jest ten gościu? Może to nie ta góra. No ale wydawała mi się najwyższa, ej. Nie ma chyba żadnej innej. Może gdzieś dalej iść drogą. Schodzić na drugą stronę. Cholera wie, nie wiem. Hello! Where are you? O, tam jest motocykl. Może on przyjechał nim. Jesteś to? No jest tutaj. O fuck, trzeba skakać. Jak? Jak? Woo! O
kurde, to się tak steruje, tak? No dobra, ja nie wiem tym sterować kompletnie, więc trochę słabo, co? Jak się steruje tym gównem? No dobra. Trzeba improwizować chyba po prostu. Woo! Czy ja go dogonię? Czy on mi ucieknie? Nie wiadomo. Jak na razie to mi ucieka. Całą tą drogę musiałem zapieprzać, prawie całą, nie? Nie, to nawet nie ta droga, nieważne. Ale podobno. Tylko że z drugiej strony. No wiadomo jak wiatr wie. No ucieknie mi frajer. Już tam ląduje. No właśnie. Nie jesteś Mendozo. Patrz, dogoniłem cię. Enjoy the slipstream, buddy. Te? No to patrz to. Bo ja coś czuję, że cię dogonię szybciej niż ty uciekasz. To prawda. Po prostu się poddaj, ziomek. This is the only way I'm going down. Czy potrąci go auto? Nice. Running isn't gonna help you. Chodź tu. Dawaj. No cię coś potrąci, ziomek, nie? Czemu pod górkę w ogóle się z nim ścigam? Zaraz się zmęczę. No. Jakiś problem? No, elegancko. Chciałem to auto wziąć akurat, ale nie trafiłem. Musisz poczekać jeszcze chwilę, dobra? Bankier. Bo wolałbym nie jechać kartem. One są wkurzające i gówniano się nimi jeździ. O, bierzemy tamto auto. Chodź. Wow, bo to usprawnie przejechał. God damn it. That's it, bro. Outside the box. Pytam się to, że oni grzecznie wsiadają do auta. No dobra, to teraz śmigamy do mod. Daleko nie mamy, więc spoko. So I forgot to show for court. No biggie. Lesson learned, let's move on. Is that the best pitch you can come up with? Are you kidding me? I pitched to world leaders, man. I'm in banking. Complex derivatives. Ah, well, what are the chances? I'm in banking too. Large withdrawals. Then you know where I'm coming from. Play hard, go big, no regrets, right? All I'm regretting is not killing you. But the journey's still young. Wow, buzzkill alert. Kurde, szkoda, że tamtego zastrzeliłem. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego, nie? Come on. Serio, uprawy? W takim klimacie? An original getaway. I'll give you that. That's me, dog. Unconventional. You see my ink, right? I mean, you never guess I have an MBA. I'm going full sleeve this year, FYI. It's like when I look at you, I see homeless crackhead. But you're really a badass white knuckle bounty hunter. Dudes like you and me, we will not let normality define us. I met this hedge fund guy called Dom a couple years back. Who got me into the exports. Guy was a real doucherama, but he taught me that it's okay to be a douche so long as you're spiritual and alive. It's about taking on nature and winning and filming it. Oh, wow, and how's that working out for you? I mean, in the light of you being on your way to jail and possibly being killed on the way there. Is it me or is the thrill of the chase waning here? Dobra, ziomek, oddajemy, nie? Nie lubię takich jasiów. Cześć, Mod. Hello, Mod. Look at the two of you. Have you been keeping handsome? Up and down, to be honest with you, Mod. Life can be confusing, Trevor. In my youth, I wanted to be a cheerleader, and I nearly made it to the top.
But then I discovered a burning passion for justice. That's what brought you here, huh? No, but that's another story for another day. Leave him here, and I'll send you a fresh sheet. Nice. No dobra, ale udało się gościa złapać i no nie zabić, więc jej. A teraz idziemy na Franklina. Tak jak obiecałaś ma. Tak. Znowu na chacie, ziomek. Nic, tylko siedzi na chacie. No i żre chipsy. Nice. That's like 6 burpees right there. Serio? Dobra. Ja bym chciał zobaczyć, co my tutaj mamy. Mamy L, mamy D. I to wszystko. Nie widzę innych mission. Dobrze, no to najpierw pojedziemy do L-ki. To chyba Lamar, nie? Jak mi się przynajmniej wydaje. Let's go! No i dojechaliśmy. O, a tam się coś dzieje. Motor, tak? Czy coś jest to? Mam ten portfel? Nie mam. Ogólnie to mu oddam rzeczy, bo może znowu będziemy mieli też jakieś, nie wiem, plusy na giełdzie czy cokolwiek. 500 dolców tylko, to bez sensu. A, jestem całkiem zajebisty. Cały we krwi, grubo. 50 dolców za to dostaliśmy, lol. Jezu, Franklin, umyj ryj. Dobra. Gdzie są moje ziomki, poziomki? Telefon. A, to nie zabójstwo czasem będzie? To nie jest Lamar. Tylko Lester. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Tak, i tutaj jest wątek znowu z tymi akcjami fruta, tak? Czyli co, że trzeba je kupić? Jak wejść na giełdę? Bo będzie to... Fruit. Proste wjechanie. Ammunition. Fruit jest. Kupić. Ile? Kupmy tyle. Czemu nie? No i dobra. Jak coś to wyprzedamy. Mogę już z tym wyjść całkiem? Proszę. Zobaczymy, czy ćwir wie, jak to działa. Wydaje mi się, że nie, ale to nic. Na razie jedźmy robić myszy. Dużo ubraliśmy kark, bo to cała morda po krwi wyglądała naprawdę niepokojąco. Prowadzenie 100 na 100, bitches! No, tak jak niedaleko. To
piosenka jest taka z dupy, a tak mi się potrafi wbić w banie, że potrafiłem nudzić cały dzień później, nie? Nie są skomplikowane słowa, może to jest to. O, nice. Będzie to samo o cel obserwatu, do którego wsiada i zabij kierowcę. Jesteś fajna? Do mnie wsiądziesz? No browsing. It's bye now or bye bye, honey. Yeah, I hear you. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Nie, żeby coś, żeby nie było widać, że czeka mnie. O, fu, to będzie to auto? Hey baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. To będzie to auto. Hey baby, you miss me? I was starting to think you weren't coming. You know I don't even feel bad about it. No i załatwione. Żegnam. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. No i fajnie. Misja ukończona. Grzeszna miłość. Zarobione pieniądze 5000, premia za sprawną ucieczkę, wszystko na złoto. No dobra, i teraz sprawdźmy internet. Czy to faktycznie działa tak, jak myślałem? Pieniądze i usługi... Nie, to był bawask. Tak, zdziało się wszystko. O mój Boże! Czy to tak może działać? Okej. Okay. Moje portfolio. Procent zysku. Wyprzedaj. Potwierdź. Kontynuuj. No i zarobione! Elegancko. No, to Ciri jednak wie, jak to działa. Proste. Okidoki, jedziemy z powrotem do Eleczki. O proszę. Dzwoni tutaj telefon, tuż przed klubem. Byliśmy się uzbroić w Ammonation, kupić sobie ciuszki, ale życia sobie nie odnowiłem, nie wiadomo czemu. So who the fuck don't you like today? Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okej, okay, czyli teraz nie kupujemy rzeczy na aukcji. Zdobądź autobus? Fuck. Czemu autobus? Chcę jechać autobusem. No dobra, zdobądź autobus. A, on jest tam, okej. Okay. No dobrze, myślałem, że będę musiał iść po mieście i szukać. Szczęście nie mamy do niego daleko. To nie jest autobus. To jest autobus, nie? Nie, nie jest. Ja byłem bardzo blisko. Nieistotne. Już tutaj mam autobus. Fajnie, będę jechał autobusem. Zatrzymuj się na każdym przystanku, aż namierzysz cel. Okej. Okay. Ale rozumiem, że mi pokazuje najbliższy przystanek, tak? Tak. Bardzo dobrze.
Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. Nie przejmuj się, ziomek, ze mną na pewno przejedziesz szybciej. Trudno, daj spokój. Czy to mój cel? Chyba nie. No, jak pięknie się zmieściłem. Jak tu pięknie się nie zmieszczę. Ty piłeś. O, może tak będę jechał. Nie, nie będę tak jechał. To będzie mój cel? Bardzo prawdopodobne. Nie, jednak nie. Miejsca mi zaczyna brakować chyba, nie? Puuu! Mieliście kiedyś taką niespodziankę w autobusie? Ja nie podróżuję komunikacją miejską. To dla słabych, dziwnych ludzi. Wolę iść z buta. Przysięgam, nienawidzę tramwajów, autobusów i wszystkiego, czym trzeba się przemieszczać po mieście, co nie jest samochodem bądź nogami. O! Jest i cel. Mr. Penny, ain't it? Fair hike. Forget about it. Spendthrifts. Hey! Cicho. Just business shit, you know how to do. Wysiądź z autobusu? No nie teraz, ziomek. Teraz raczej nie planuję wysiadać. Muszę zgubić trochę policzyn. Ale tak nie zgubię. No nic. To sobie pojeżdżę chwilę po mieście. Dzisiaj wyjątkowo i tak długo już tracę czas, jeżdżąc. O, wypadłem. Nice. Na budowie cię nie znajdą, Franklin. No i fajnie, misja ukończona. Poświęcony czas, premia za potrącenie. No nie przejechałem go, zarobione pieniądze też nie zarobiłem, 5000. Och, well. Nie, zarobiłem, okej. No dobra, to co nam mamy tutaj ciekawego jeszcze do zrobienia? Tak naprawdę mam tylko D, nie? D. I to zrobimy, jedziemy do D. Czy my czasem nie jedziemy na ten nasz parking FBI? FIB, sorry. Damn. To ten parking, god damn it. Co tu się dzieje? Będę mnie dzwonić? To wiele ułatwia ta strzałeczka, nie powiem, że nie. Publiczne obnażanie się, nice. You arrested my African-American friend for a minor infraction?
LSPD disgust me. Why, it's not me. A mogę sobie jakiegoś kogoś po prostu przeskanować, coś tak z dupy? Nagle nie ma przechodni. No nie ma żadnego przechodnia, żebym sobie losowo kogoś przeskanował, ale gówno. Come in, Franklin. O. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. Alright? Chad Mulligan. Roger that. Chad Mulligan. Zycycki. Mało ciekawe, jeszcze ktoś tutaj jest. O, to jest Lasia. Nie ma. Ale bieda, że nie ma po prostu sobie przechodni, w których można by sobie skopiować, ten zeskanować. Gdzie teraz lecimy? Where? Oh, nice! And you out of luck, speaking to my woman like that, huh? What the hell is wrong with you? Shit, he was being rude, man. That ain't right. Disrespectful, man. Bekarz, że jesteśmy świadkami przestępstwa. You need to stop being so overprotective. You meant to be a pimp, and you keep killing my customers. Hey, don't make me hurt you, ho. Shit, I'm trying real hard. Beka. Zeus Karaki. Would you look at that couple? Finally, normal, adjusted, healthy people in this horrible town. It's a brothel. You can't be thinking about any of them but me. I would never. I'll see you later, okay? I love you. Yes. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight. All right, look, cool. We're looking for his lockup, dog. All right. Stay on and look out. Roger that. Control your dog, asshole. Easy, pal. He's in quite a fragile state emotionally. Nice, great. You've upset him. Uh-oh. We have lost sight of the suspect. Might have to send Pilot Boy down to draw him out. Hold on, wait. He should come out from behind that building. Gdzie on jest? Jest, dobra. Suspect's on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Hey, rise and shine! Huh? Down my ass. Wow, jak on szybko chodzi. Te dziwne mini rejonami. O, jest auto. Alright,
Czy teraz jest tu Franklin? Frank? Przełączamy się, rozumiem? A nie. Namierzamy go, okej. Wow, fajne auto. Jest Franklin. O, jest i Franklin, wow. No dawaj, Franklin. Chyba wolałbym za nim jechać. Jechał na parking. No, gdzie jesteś? Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. No, I'm sorry, I'll keep her steady. All garage access clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, fly boy. Where is he? You can toggle to thermal vision if you think that would help. Oh, well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. All right. Oh, this might help. Hey, you can still see me, right? I'm in the middle of the garage. I've got you. Hey, you read another heat signatures on this level? Zaraz zobaczymy. Ta, to on. I know you think this car might be worth something, but it ain't. Whoa, whoa, whoa! It's yours, man. Enjoy. I mean, nie to. My baby. Ale zajebiste autko. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Doprowadź samochód do lotniska w dobrym stanie. I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. Girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello.
man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, the old hanging Chad has only gone and reported that car stolen. Shit, and I spared this motherfucker. Fuck. Dobra, tu powinienem ich zgubić na luzaku. To tylko dwie gwiazdki. Ale śliczne jest. Zajebiste. Wygląda jak auta z Batmana z 89. Albo nawet jak Batmobil sam. Zajebiste. Rewelka. Hit. Nie mam jej. Jestem na szczycie wzniesienia. Auto, którego poszukujecie, nie ma nic tu. Możecie sobie już odpuścić. Porozjeżdżać się w cholerę. Jak długo? No. Zjedziemy na spokojnie, nie rozwalamy bryki. Ciekkie bryki! Ten guzik był, zrobił mi się na chwilę ciepły, tylko trochę. Chodźmy tutaj, tutaj, elegancko. A, tu, okej. Tędyk. Wiedziałem. Zmieszczę się, zmieściłem się, idealnie. What the fuck? Miałem nie prosować auta. Fuck. Skup się, chwil. To są ważne misje. Ważne mission to są. Już jesteśmy takie niedaleko, nie? Jep. Nie wiem po co to zrobiłem, ale chciałem. Zgodnie z planem. Tu jest brama, okej. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Devin Weston. No widać który. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh wow, man. You're one of them type of dudes, huh? Tell you something, how'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Boja i garba. Just take any car and go. Podpuszcza nas do zdrady chłopaków. Nie podoba mi się to wcale. Ukończono.
ani draśnięcia, gumowe ucho i widzę cię. Czyli idealnie, żeśmy go złapali. Dobra, myszyn jakieś mamy tu? No nie. What about that amazing creamy fresh mozzarella? From a humanely raised. Masz u mnie dług, młody. Martin Madrazo chce pomocy. Chciał ciebie, ale wciągnąłem w to Trevora. Nie dziękuję. Musimy pojechać na jego rancho przy Seniora Road. Wielkie ranie. Ludzie zbierają się wkrótce w ratuszu. Walcie systemem. Okay. Coś mam ciekawego? Guns, moc. Guns. Czyli mamy misję z Michaelem. O, jedźmy Michaelem tam. Wszyscy mamy. Nice. Everything hurts. Domowe wdzianko. Dobra. Jedźmy tak ubrani, skoro musimy. Widzimy się u Meksykańca. Właśnie miałem wam mówić, że dojechaliśmy. Wow, fajne rancho. Naprawdę fajne. Podoba mi się. Ładne widoczki. Hit. O! Trevor. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Yes. Oh, Trevor się zakochał. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly. Hey, good to see you again, Michael. Jaki dziwnie ucieszony jest. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Art, that was such. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. Javier? Off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Yes. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Alright. Udaj się do obserwatorium. Dobra, udaj się do obserwatorium. Nie wiem, o co chodzi, ale jadę. To bez Franklina, tak? Okej. Okay. No dobrze. Nie obrazi się, że go odpuszczamy w misji dla takiej szychy? W ogóle ten cały Madrazo kojarzy mi się z moim byłym pracodawcą. Nie wiem czemu. Śmiesznie, co? Tak. Yeah, okay. O, proszę. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a... Oops. Shit.
Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? Nie wiem, czy on gadał o gosposi. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. Agreed to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? No trochę bredzenia, ale to nic, nie szkodzi. Już prawie dojeżdżam do obserwatorium. A to nie jest to obserwatorium, do którego się dostałem ostatnio skrótem? Tam, gdzie czekał na nas FIB Dave? Wydaje mi się, że to obserwatorium. A może nie. Zobaczymy zaraz. Tak. To dokładnie to samo obserwatorium. Wsiądź do furgonetki. All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Myślisz, że zestrzela ten samolot? To jest minigun. Wygląda jak minigun. Nice. T. Bonjour. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Miesz czerwony celownik, aby wziąć poprawkę na odległość do celu. There it is. I'll pass downtown. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Hey! Nice! Jeszcze? Kilka razy, okej. That didn't do it. Ptaka wessało. Nie wiem, czy to jest kwestia ptaka. Hello, Trevor! Nie podoba mi się ta jazda z tym widokiem. Joki, pałki, dołki. Woo! Skrótem! O, oh, fuck. Ta, przeskoczę. Wii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 
cokolwiek. A, fuck. Broń! A, w kamień! Żaden kamień, żeby się nie pieprzyć. No właśnie. No i fajnie. No, nie będzie za ładne, to prawda. O, oh, fuck! Fuck. Śmigaj za nimi, Trevor! Na luzaku. To jest lotnisko, więc... Czemu tutaj nie lądują? No, mamy hopkę, nice. Whee!
dobrze, nie zahaczaliśmy o kabel. Nic nie macie, ziemki po ziemki. Ale podobają mi się te zorganizowane misje, że jeden robi to, drugi robi tamto. Hit. Naprawdę hit. Kamienie. Dobra, posadził. Czy miał jakieś wątpliwości, coś? O, pilot nie przeżył, tak bardzo się starał. Bidulek. Żyjesz, ziomek? Nie, nie żyjesz wcale. No trudno. Ja myślał, że ta wilska będzie gdzieś z tyłu. Okej. Okay. Nice. Naprawdę uroczo. Ooo. Przerzucamy się na Michaela. Ciekawie. Myślałem, że jednak naprawdę pojedziemy dalej Trevorem. A tu lecimy dalej z Mission. Szkoda, pobawiłbym się tym karabinkiem jeszcze, bo naprawdę fajny. Na pewno nie będę jechał drogą, nie? Zapomnijcie. Zjazd w stylu ćwira, beczes! No, elegancko. I jesteśmy na dole. Kabum-bum? Czy to zadziała w ten sposób? Ja do dupy zadziała. Ale to już zadziała na pewno. No, tak podejrzewałem. Udaj się do domu Martina. Dobrze, jedźmy tam. Połączenie przychodzące od Trevora. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. O, grubo, coś czuję, że coś się odjebało. Wziął Meksykańca. Nice. Jedźmy, jestem ciekaw mega, co się wydarzyło. I bardzo sympatycznie, że Trevor wziął sprawy w swoje ręce. Naprawdę bardzo sympatycznie. Daleko mamy? 2 kilometry. Spoko. Pewnie dlatego też nie ma Franklina w tej misji, bo on by na takie coś nie pozwolił w żaden sposób. No i też bym się pucował, nie? Więc...
Dobra, przyjadę skrótem jakoś? Pewnie, że tak. No ale pewnie, że tak. Dlaczego frajer myśli sobie, że może sobie robić wszystkie rzeczy, wykorzystywać od ludzików za darmo? Nie ma tak. Nie, nie, nie. Trzeba płacić za usługi. Wielki gangster kiedyś, czy nie? W dupie. Dobra, ogarnięte. Gdzie my jedziemy? Na cementownię? Betonownię? Betoniarkę? Gdzie? Co tu się odjebało? Jestem. Where is he? Czy on jest na górze? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer my question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Myślę, że bycie trochę złym Trevora to jest trochę bardziej niż trochę bycie złym. O, oh, nice. Co jego sprzątaczka, a nie żona. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, well, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right now, Patricia. She already called shotgun. Ooh, to co? To zostaniemy tylko Franklinem? Ciekawe. Czy będziemy robić misję gdzieś na zadupie? Ukończono. Raz, dwa, trzy. Do dechy. Zrobiliśmy. A srebro, ale zrobiliśmy. I teraz będą mataczyć w bani Franklinowi pewnie. Dobra dniówka. Tak, jest to spoko. Podczas pracy z Chopem. A, Chop. Franklin może mu rzucać się do opracowania pliku, który ma w kole wyboru broni. Śmigasz. Narp. Nie, jednak go nie zostawiamy. No dobra. No kurwa, no. Trzeba się sergnie nie do samochodu z wolnym przedmiotem pasażera, okej. No nic, została nam misja z tym całym D. Na pewno Meksykanie do nas zadzwoni też. Bo nas kojarzy z Michaelem. Więc już więcej mamy do zrobienia tutaj. No fajnie tu jest nawet. Nie wiem, że nie. Czy ja tu mam skróty? Nie. Dobrze, warto było spróbować. Dobra, to ukradniemy jeszcze jedną brykę i posłuchamy trochę prania mózgu tego bogacza. I to wsiada dziś tak. Już dzisiaj jeździłem tak poza nagrywaniem i nie jestem pewny, jak długi będzie ten odcinek, ale jeśli będzie za długi, no to co zrobić, to obejrzycie na dwa razy. Jeśli będzie za krótki, to obejrzycie dwa razy. Pięknie, tak, ćwir rozkminił to idealnie. Słuchajcie się ćwira, ćwir zna rzeczy, zna możliwości, zna wie, i wie jak sobie. Tak, co? No pięknie, dojechaliśmy. Od razu pojawia się jakiś M. Nie wiem, czy to chodzi o Madrazo. A, Molly. Może to ona? Hey Molly. Nie wiadomo. I'm outside the studio. All right.
Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Easy. To jest budka z żarciem. I'm allergic. Do you understand? Do you understand? Now listen to me. Just get the fuck out of here. I'm sick of looking at your face, Tina. You know how many fight classes I took for this role? Ty, jak od razu się odwrócił, zaczął mnie lać. Jaki chłop. Ty. Elegancko, wyglądamy jak ten, co zbiera auta przed hotelu. Albo jakiś agent. You need to get on set. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him. What is the point? Dobra, słuchaj, baby. Bawimy się teraz w James Bonda. Cieszysz się? Zepsujecie mi auto! Dosłownie psujecie mi auto! To ich wina! Nie, wyjebane mam w ciebie. Ej! Może ochrona może mi skoczyć. No ej! Odczep się od mojego kółka. No weź się! Wysiadaj i wypierdalaj. Nie? Zgubiłem ochronę, jak coś. Co byś mogła? I think you underestimate the value of this automobile, or overestimating your own talent. What happened when I pressed this? Fantastic! Oh! Nice. Kratki mogę wrzucać, bo to jest auto przecież tego Bonda, tak? Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Well, I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? The traffic spikes are still there, but you're gonna need a new seat. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okej. Dobrze, to niedaleko. Idealnie się zmieściłem. Wow! Może to ja nie potrafię jeździć, a nie, że ona skręca. Nie, 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 to na pewno, bo nie oszukujmy się. Cheer posiada umiejętności przecież, tak? Prawie na miejscu. Tak, na miejscu, halo. No, to nie jest tu wcale. Tym Jamesem Bondem, bitches. Pierwszym czarnym Jamesem Bondem. To jest on? You're developing quite the rep here, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set.
Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here for the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, exactly. man. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on oh, with my motherfucking oh. life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit. But you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Co, Lamar nam zabrał robotę teraz? Rola życia. Ani draśnięcia, najwyższa prędkość, cicha zmiana obsady, przedwczesny katapulciarz i drugie uderzenie. Czyli zrobiliśmy tylko jedną rzecz z tych rzeczy, które nam kazale zrobić. Myszy nam zostało tak naprawdę, co to jest M? M to jest Michael przecież. No właśnie, Matewa. Trzeba sprawdzić, co tam u niego słychać. I mamy znak zapytania u Trevora. Cool. Dobrze, sprawdzimy to w następnym odcinku, proszę Państwa, bo tutaj w tym pięknym garniaku kończymy na dziś. Jak się podobało, to lajkujcie, więc subskrybujcie, udostępniajcie, znaczacie dzwoneczek, żeby kiedy coś wrzucam. Na Twitcha zaglądacie, bo tam pojawią się na żywo. Na dziś to wsio. Żegnamy się z GTA 5, z Franklinem, ze mną. Bye, bye. Tak, pożegnę się z Aleksem. Nie był żadną jakąś wybitnie ważną postacią. Lara, come on.